Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany 10 kwietnia 2024 roku około godziny 19.19. Także chwilę po poprzednim odcinku, aczkolwiek trochę tu sobie grałem pomiędzy odcinkami. I generalnie trwa zbiór oliwek, tutaj na polu w sadzie numer 16, oraz przycinanie liści, winogron, tam na dole, który to jest numer 7-8. Także podjeżdżamy, już drugi zbiornik tutaj. Odebrałem niecałe 4 przyjazdy. Tutaj zbiera ten pracownik i ma pełny zbiornik. Zaczął sobie od góry, także właśnie teraz od dołu tu muszę od niego odbierać. No już drugi raz niecałe 4 przyjazdy. No i podjeżdżamy. Także mniejszy dojczwar i te właśnie przyczepki, które już tu długo ze mną są, prawie od samego początku. Dziś generalnie w planach, jak pewnie się możecie po tytule spodziewać, jest sprzedaż wielu rzeczy. Właśnie grudniowa, styczniowa. Tutaj właśnie trwa przycinanie liści. Tak już pół metek praktycznie, połowa już za nami. Prawie że tutaj poparkowane te sprzęty. I zobaczymy jeszcze, jak bardzo uda mi się to może skompresować, porobić cięcia i ile uda się dzisiaj właśnie sprzedać. Ponieważ do sprzedaży są rzeczy z piekarni, tutaj przy której właśnie jestem. Także przywiozłem sobie, ostatnio tutaj załadowałem jajka, zjechałem do zakładu krawieckiego, wziąłem palety z ubraniami. No i podjeżdżamy tu właśnie, wyładowujemy jajka i ładujemy chleb do pełna. I z tym lecimy na farmę, do magazynu, który jest pełny. Także jest wiele komplikacji. Ale już tam zacząłem belki też wyjmować z magazynu i jakoś to trzeba ogarnąć. Także mamy generalnie do sprzedania właśnie rzeczy z piekarni, rzeczy z mleczarni oraz kiszonkę. Także kiszonkę, chleb, ciasta, masło, ser żółty i czekoladę. Zacznijmy sobie od czekolady, ponieważ już ta cena zaczęła spadać. Chciałem tu jedynie jeszcze zajrzeć i włączyć sobie produkcję ciast. Tutaj tak to wygląda. Było już tu pełno chlebów, także wyjąłem kilka akurat do pełna, aczkolwiek tam jeszcze jest ich trochę w środku ciast. Chyba mamy 9 palet w magazynie na farmie. Także tak to wygląda. No generalnie pokażę wam to produkcję, jak to wygląda. Jak zwykle do tkanin brakuje, ale tam powoli się o równej godzinie przenoszą przez dystrybucję właśnie. Teraz właśnie jest za 17, także no niestety przez te kilkanaście minut się ta produkcja nudzi. Niezbyt wydajna jest to przędzalnie i za mało mamy tkanin, no ale nie pomoże nic akurat w tej grze przerobienie również wełny na tkaniny, ponieważ wtedy byłoby wolniej. Wtedy byłoby wolniej, no a w tej grze tak to działa, że jak się przetwarza jedną rzecz, to jest najszybciej, a jak dwie, to już jest po 50% wydajności. No już to tłumaczyłem wielokrotnie. Dobra, tu prawie 1000 litrów jajek dowiozłem, także elegancko. Ostatnio sprzedawaliśmy olej rzepakowy. Też tu już się trochę czasu przewinąłem i tworzy tych różnych rzeczy w środku. Tutaj na razie cukier mamy też zatrzymane. Tu sobie też włączyłem na chwilę przechowywanie, żeby te palety z meblami też tu było prawie pełno, żeby się wyjęły na zewnątrz. No i dobra, tutaj sobie wyładowujemy paletę z tamtego zestawu. I wyjąłem sobie więcej tutaj kostek ze środka, żeby było więcej miejsca na palety. No i żeby tutaj sobie tą pełną przyczepę z kiszonką już przygotować i żeby zrobić miejsce w magazynie. Generalnie wiele rzeczy, te które będę sprzedawał, ma najwyższą cenę niby w styczniu. Jeszcze tam cena jest dużo niższa i generalnie jeszcze rośnie, także poczekamy sobie. Ale właśnie pokażę wam tutaj w tej zakładce, jeśli chodzi o czekoladę. To zaczniemy sobie właśnie od jej sprzedaży. Cena już zaczęła spadać, jest 6430, aktualnie 4, ale było nawet 8 maksymalnie. Także czekolada. Co tam jeszcze? Ser żółty. Aktualnie jest w takiej cenie, tak to wygląda. Tutaj wam mogę jeszcze pokazać, jeśli chodzi o czekoladę. No, jest niby w styczniu najwyższa, ale już zaczęła spadać, więc nie będę czekał. Masło, również tak to wygląda. Ciasta. Tu jeszcze cena rośnie, ponad 11 tysięcy nawet będzie za ciasta. Chleby. No to pewnie w styczniu będzie najwyższa. No i kiszonka. Kiszonka wyżej. Też jeszcze rośnie. Jest aktualnie 569. Ta słoma też, którą ostatnio sprzedawaliśmy, jest aktualnie 100,
48. Ostatnio sprzedawaliśmy, nie mam tu zapisanej ceny, aczkolwiek chyba 138 to było, bodajże. A teraz tu jest troszeczkę więcej. No, gdybym poczekał, to by było te kilka dolarów więcej, czy to nawet kilkanaście może. No, ale sprzedawaliśmy prosto z pola ostatnią. No i tu kieszonka 569 aktualnie w obu miejscach. Także też jeszcze tam sobie rośnie. Także generalnie zaczniemy sobie od czekolady. 6438 była maksymalna cena, aktualnie jest tam 6434. No i zaczęła spadać, także czas sobie zwolniłem i tak to wygląda. Nawet 3. Także już ta cena spada. Nawet ta cena jest wyższa niż tu miałem zapisaną najwyższą poprzednim razem, aczkolwiek tutaj też mam bodajże 12 palet. Zawiniam sobie może pod dach, żeby to nie zmokła ta książka, chociaż jest foliowana. A tu dużo gorzej, na tych przyczepach się inne rzeczy. Stałem pod dachem. Dobra, także wyjmujemy już czekoladę. Akurat 12 palet. Także pełna przyczepa. Aczkolwiek mamy tam jeszcze w mleczarni. Także za chwilę tam podjedziemy. Aczkolwiek to będzie pełno pewnie za chwilę znowu w magazynie, więc ciężko będzie to za chwilę rozładować. Zaraz tu coś musimy wykombinować. To też dojeżdża Deutschwar. Z lewej strony. O, niska płynność tu w okolicy farmy. Jest dużo maszyn. Nic nowego. Dobra, niech jedzie i Deutschwar był chyba w tą stronę. Dokładnie. Mamy. Aczkolwiek. Muszę to teraz rozładować, tylko nie będzie miejsca. Także nie wiem, jak to zrobić. Można by te belki rozładować, można by je gdzieś przepchnąć, można by wyładować w innym miejscu. I zastanawiam się, jak to zrobić najlepiej. Czy je wyładować gdzieś tam. A to dziwnie znika czasami. Nie, nawet trochę miejsca jest. Ok. Aczkolwiek. A nawet jest. A, czyli teraz będzie chyba. Zobaczmy. A, i w ogóle finanse wam miałem ostatnio pokazać. No to teraz znowu mam sprzedaż, więc kurczę. No ale dobra, najwyżej do listopada, patrzcie. Bo tam wcześniej był sierpień, teraz już zniknął. No w listopadzie sporo się działo, we wrześniu. W sierpniu nie wiem, czy coś tam się działo. Zakup terenu był we wrześniu również. No generalnie spore wydatki co miesiąc. W listopadzie tu ile zapłaciłem, nie? Koszty nawozów, koszty nasion, jak tam właśnie włączyłem, żeby sobie kupowali od razu, okej. To te sprzęty po lewej już za bardzo nie przydadzą, chociaż ta przyczepa przodowcza to może tam inne rzeczy też przodować. Aczkolwiek co, ja tu kieszonki nie będę miał w takim stanie, luzem. Słomy też nie mam jak załadować, więc nie za bardzo mi się przydadzą te maszyny właśnie sadzarka. To też właśnie nie trzcina cukrowa, tylko kukurydza już rośnie. Słup, uwaga. Dobra, także podejdziemy do mleczarni, którą już widać i zaraz się widzimy. Staram się wam robić cięcia, żeby was aż tak nie zanudzać. No, teraz nie wiem, które to jest. Które to jest masło, które to jest co innego. Dobra, wchodzimy tutaj i wyjmujemy czekoladę. Aczkolwiek i tak to musimy przerzucić przez magazyn, nie? Dobra, tak. No i tam te dwa jeszcze chciałbym. Okej, no i to już w sumie. Dobra, to już jest ser żółty. Ostatni został. No i tu w środku jeszcze mamy prawie 7000 litrów masła. No i ponad 3000 litrów sera żółtego. Także też będzie jeszcze 7, 3, 12 i tu jeszcze 1. 7, 3 to 10, nie 12. No czyli tam kilkadziesiąt jeszcze litrów i będzie 11 palet. Ale się najwyżej jeszcze tu do obiad zajedzie. Po tą jedną, ale generalnie teraz to niewskazane jest transportowanie nadmiaru palet, ponieważ no mam zapchany magazyn kompletnie, nie? Nie mam co z tym zrobić, nawet teraz będzie chyba problem. Pokażę wam statystyki zresztą. 250 to jest łączna pojemność. No i aktualnie jest miejsce na jedną tylko. Także generalnie słabo.
Wyjmiemy sobie chyba za chwilę kiszonkę. Jeszcze. Lecimy na przełaj. No i tam kilka trzeba będzie właśnie coś wykombinować. Ile tam się mieściło? 6 czy więcej? 8? Tej kiszonki to bym szczepę jeszcze pełną. Mogłbym to rozładować gdziekolwiek. Tutaj jest pełno, a no właśnie. Wyładujmy sobie kiszonki, nie wiem, 6. Czy jeszcze mogę? Czy to już będzie drugi rząd? Nie wiem. Na razie sobie tak zostawmy. Bo tu generalnie chciałem to wyładować i załadować. I wyładować tą czekoladę. No to jeszcze było chyba jedno miejsce, chociaż nie, oczywiście też belka zmieściła. No zaraz zobaczymy. Bo takie skakanie, nie ten klawisz. Nie ten klawisz, dobra, udało się nawet jedna kurczę. Czy tam wyszedłem? Nie, dobra. Tak. No takie skakanie, kurczę, ten klawisz znowu jest męczące. I teraz akurat jest co innego, kurczaczki. No się bujam z tym wszystkim. Dobra, zrobię cięcie i za chwilę się zobaczymy. Nie chcę was też zanudzać. W ogóle ciekawa sprawa. Tak teraz się zorientowałem, że można ładować też belki na tą przyczepę. Nie wiedziałem o tym. Bardzo to jest ciekawe. Bardzo to jest ciekawe. Aczkolwiek pewnie jest mniejsza pojemność, nie? Niż tam. Ale kurczę, nie wiedziałem o tym. A i w ogóle załadowałem to. No bo teraz, dobra. Dobra, zaraz się widzimy. Temu tu widzę, że coś nie pykło. Skręt w lewo, tak? On już tu prawie dojechał do miejsca, do końca. Tutaj zebrane buraczki na jednym z pól sąsiadów. Dobra, to mam szczepę nam sprzedana elegancko. Ponad 77 tysięcy. Fajnie. Także zdziwiło mnie to, że można też tą przyczepą ładować kostki. Nieźle. Zjedziemy sobie tą drugą. Tą drugą przyczepą będzie prościej, bo tam to po jednej kurczę skakanie. Nie jest to fajne. Dobra, w międzyczasie sobie odbierzemy. Tak, rozjaśnił. Bierzemy sobie oliwki kolejny raz, bo też to jest priorytetowe, żeby. Żeby to zebrać, będę chciał czas przewijać. Żeby jak najwięcej to wam dzisiaj pokazać, dlatego też się staram robić cięcia. Żeby was nie zanudzić też. Dajcie znać ogólnie w komentarzu, czy lubicie takie odcinki, właśnie jak są cięcia. No już ponad pół miliona na koncie, fajnie. Dobra, cofniemy i tu jakoś może się uda. Żeby się nie złamać za bardzo i cofnąć, żeby mi nie przeszkadzać też. Nawet fajnie się udało cofnąć, dobra. Także zaraz się widzimy. Tak to aktualnie wygląda. Także 1/3 około zbioru. No a przycina liści też już tu ku końcowi, także sobie jeszcze raz nawieziemy. Też za chwilę. Ten sad, może nawet obornikiem. Jak już będzie wolny ciągnik, bo to tym małym trzeba zrobić. Tutaj sobie też w prawy dolny róg przejechałem kombajnem do bawełny. Ponieważ na tym polu właśnie numer 8 będziemy niedługo po następnym zbiorze kukurydzy siali bawełnę. Także z lewego górnego rogu przejechałem sobie na prawy dolny praktycznie, po przekątnej. Chwilę mi to zajęło, ale ogarnąłem to właśnie już poza odcinkami. No i to już klasik jest przygotowany już na następny zbiór w kukurydzy. No ale to jest właśnie bardzo męczące, że tu mam zapchany ten magazyn cały. Jest łącznie 250 i kostek i palet. Ale kurczę, zdziwiło mnie, że można tym też kostki przewozić. Aczkolwiek widać, że tu się ich mieści 8, tak? Także tam 14. Także średnio jest to opłacalne jednak. Jednak średnio jest opłacalne, powiem wam. No teraz w ogóle magazyn jest pełny. Jak tam mówiłem. Nieźle.
Dobra, fędzik dojechał, także zaraz to jakoś ogarniemy. No nie, myślę, że to można też wiele. Ale średnio jest to jednak opłacalne. Dobra, przesiadka i wyładowujemy sobie z tego. Chwilę się tu trzeba ruszyć. Na tym triggerze nie jest pełny magazyn. A nie, jest dobra. Never mind. Musimy to najpierw wyładować i dopiero. Ciekawy jestem, czy 8 też się zmieści w jednej linii. Nie, to już będą dwie. Dobra. Nieważne. Ale to mi to troszeczkę tutaj utrudni sprawę, że można też ładować bel, kostki na tą przyczepę. Myślałem, że właśnie załadują się tylko pelety, a kostki zostaną. No cóż. No cóż. Także to można teraz ładować i też można zaciągnąć sobie z jednej przyczepy do drugiej. Nieźle. No dobra. Tu jest magazyn pełny. A już mam dwie przyczepy. Zamyśliłem się tu teraz za bardzo. Także najlepiej to będzie, jak ja tutaj sobie. Tylko też nie ma wystarczająco miejsca. To jest najgorsze. Najlepiej, jak ja tu sobie właśnie załaduję to. I. Moment, bo teraz się zakręciłem. Teraz sobie załaduję tu resztę. Później wyjmę tylko to, co mnie interesuje. No i wrzucę to, czego nie chcę. I zawieziemy to, co potrzebuję. Stąd. Także tu załadowane. Teraz podchodzimy. Wyjmujemy to. A to w sumie mało już jest tych palet. Tylko teraz jeszcze muszę opróżnić sobie tą ostatnią paletę, rozładować i potem mogę tamto rozładować i załadować. Ma zagra, że nie ma miejsca, to jest takie już tutaj ciężkie, ale to ogarniemy to zaraz i będzie ok. Dobra, zabieramy temu. Teraz wychodzimy. Wyjmujemy ostatnią paletę. No i możemy ją załadować i sobie już pojechać to sprzedać. Tam jest też znowu pełny z oliwkami kombajn. Trzeba te belki jak najszybciej sprzedać, bo jest masakra. No, puścimy go tutaj. On tam właśnie ma na tym skrzyżowaniu problem. Jak w prawo mają skręcić właśnie, jak od prawej strony jadą. Jak od prawej strony jadą w lewo i w lewą stronę i mają skręcić w prawo. Czy od lewej strony jadą w prawo i mają skręcić w lewo. I tu wiecie, o co chodzi. Jak jadą albo tak i mają skręcić w prawo, albo jak jadą tak i mają skręcić w lewo. Tutaj do góry. No to jakieś to jest to skrzyżowanie dla nich problematyczne. I tam właśnie przy piekarni. Mają często problem. Dobra, odbieramy od kombajnu. No i zaraz się widzimy. Także dobrze by było sprzedać tą kiszonkę. No aczkolwiek też teraz mam zapas na długi czas. Dlatego, że zajmuje on mi miejsce. Także nie wiem w sumie, co jest ważniejsze. Jak się wyzbędę, no to znowu za chwilę, żeby karmić krowy, będą się odbierać tą trawę. Robić następne sianokosy. A do tego mi się za bardzo nie spieszy. No to teraz co? Złamałem ten cały zestaw. Dobra, ten mi tu zbiera. A tutaj 6430, także no spada ta cena. Czas już zwolniłem. Nic tu więcej zrobić nie mogę, niestety. Jakoś tak się doczytuje to wszystko późno. Dobra, to jeszcze ten pracownik i nawet teraz mu się udało tu skręcić. Normalnie. Także spoko. Dobra, dojeżdżamy w takim razie. No i 6430 niestety już. O, 8 ta cena spadła. Od kiedy widziałem, że jest najwyższa. No, ale sprzedajemy ostatnie 5 palet do targu rolnego. No i fajnie, 32 tysiące kolejne wpadło. Także robimy cięcie. Myślę, że załaduję sobie też tą kiszonkę. Wyładuję gdzieś tą przyczepę. No i tu jeszcze jedną wyjmę z magazynu i może do krótka wiozę w sumie. Wyjmę z magazynu i załaduję na przyczepę, żeby tam było luźniej. Nie trzeba było takich
kombinacja, jak przed chwilą robić. Tutaj tego troszkę jeszcze mamy. Także myślę, czy by tego po prostu nie zawieźć już do biegazowni. 573 jest aktualnie. Cena wynosi, tak to wygląda. Także to myślę, że o kilka jeszcze mogłoby wzrosnąć. Pomyślę. Nie, myślę, że wyładuję to tutaj. No i starczy mi to, myślę, na około półtora roku, bo tu chyba dwie kostki zużywam na miesiąc, także ewentualnie tam z jedną przyczepę jeszcze można by zostawić w magazynie, a resztę sobie sprzedamy. Poczekam jeszcze chwilę, aż ta cena wzrośnie. Także to sobie na razie tutaj wyładuję i będzie spoko. Lepiej, żeby leżało tutaj, bo jednak takich dużych zbiorów teraz, dużej ilości kostek na mapie, właśnie po prasowaniu jakiejś trawy czy słomy nie planuję. Także może tu spokojnie ten limit zużywać, a będę miał zawsze więcej miejsca w magazynie. Także spoko. No i dobra, jakby ktoś jeszcze nie widział, nie wiedział, jak ja tutaj sobie opróżniam, wyładowuję ten zestaw, chociaż już to pokazywałem wielokrotnie. Nie to. Bym zrobił sobie, kurczę, pełna przyczepa słomy. Także resetujemy to. No minusem jest to, że mi się teraz ten masej zmieni. No i mamy rozładowane kostki. Zmienimy się ten masej teraz w kolejności. Tutaj. O, elegancko skończone nawożenie. Przycinek liści. Już nie mam tego maseja tutaj tak ładnie jak wcześniej był koło fenda bodajże, tylko na koniec z kolejki on jakby przeskoczył. Dobra, wysyłamy go na farmę. No i lecimy dalej. Ok, jeśli chodzi o przycinanie liści, to jest to perfekcyjnie ogarnięte. Fajny ten pracownik tutaj to zrobił. Można na niego liczyć. Nie trzeba poprawiać. No i fajnie. Także odpinamy. Mam w sumie dwie takie maszynki, aczkolwiek wykorzystuję jedną, bo dwóch na raz nie można. Myślałem też o kupnie większej ilości takich ciągników, ale chyba też na razie nie ma takiej potrzeby. No i nawieziemy sobie w takim razie. Także puścimy go na napełnianie tego obornika. No i tu dwa rozrzutniki i jeden przejazd z rozsiewaczem. Będziemy to mieli ogarnięte. Dobra, tutaj ceny tych rzeczy, które chcę jeszcze sprzedać, cały czas rosną. Sobie je obserwuję. Tutaj kieszonka również fajnie. 577. Także załaduję sobie jeszcze jedną przyczepę tych kostek, żeby opróżnić te przyczepy na palety. Dobra, zwolniłem sobie czas, bo wydaje mi się, że następną rzeczą, którą będziemy tu sprzedawać, to są chleby. Było już w supermarkecie nawet 5443 chyba 3 czy 4. Teraz już ta cena spadła i w targu rolnym jest 5440. Aczkolwiek w sumie sobie jeszcze ją zaobserwuję i zobaczę, czy tu faktycznie ona już nie będzie rosnąć. No, a tymczasem zbieram sobie te kostki. Tamte rozładowuję. No i będę mieć obie szczepy puste. Także fajnie. No widzę, że cena jeszcze rośnie, aczkolwiek szkoda, że w supermarkecie tutaj najbliżej, gdzie bym miał, jest niższa. No ale cóż. Tam przynajmniej będzie można łatwo załadować sobie z piekarni i przewieźć, nie? A ile tu mamy w magazynie, to za chwilę zobaczymy. Tu też widzę, że dojeżdża sprzęt sadowniczy z obornikiem. Także też za chwilę sobie to ogarniemy. Już ciemno zrobiło, dosyć 15 godzina. Dobra, napełniamy rozrzutnik i wysyłamy go do sadu. Dalej prawie 300 tysięcy litrów. Jakoś mi tu miga to wszystko, kurczę, nie wiem. Ostatnio coraz częściej się tak dzieje. Nie wiem z jakiego powodu. Wyślemy go tam od dołu, a ja sobie zrobię od góry te najdłuższe przejazdy. No i tu dwa rozrzutniki i jeden przejazd właśnie na 13 rzędów. I powinno być spoko. Tu już możemy sobie rozładować elegancko tą całą przyczepę. Aczkolwiek tam jeszcze trwa zbiór oliwek, więc nie mogę za bardzo tego czasu przewinąć, no bo muszę skończyć w tym miesiącu, żeby mi się nie rozjechało to wszystko. No akurat powiem tak, że podjedziemy, aczkolwiek z drugiej strony. Ok, podjeżdżamy. Tymczasem jest 17.40, zwolniłem sobie już czas, bo już się zaczyna robić ciemno i już mam kolejną rzecz wytypowaną na sprzedawanie, której tu już cena zaczęła
przestała rosnąć, a wręcz zaczęła spadać. Aczkolwiek sobie odbierzemy tu jeszcze oliwki. Pewnie nie wszystko wysypał, jest pierwsza przyczepa pełna. Także podejdziemy jeszcze, niech wysypie na drugą. Elegancko odjeżdżamy, żeby mu nie przeszkadzać. Już jest za połową, wydaje mi się. No ale będzie prawie ten pełny zestaw. Także spoko. No, tak to wygląda. No, niewiele mu tam brakło do pełna, aczkolwiek teraz będzie tu, z tej strony. Trzeba odbierać. No bo kolejne pewnie niecałe 4 przejazdy zrobi. Dobra, kolejną rzeczą, którą w sobie możecie się zorientować po tytule, którą będziemy sprzedawać, jest nawet nie przypadkowe, że tutaj siedzę. Jest kiszonka. Było 581 nawet, przed chwilą 580, teraz już 579. Także zaczęła ta cena spadać niestety. No ale tak to jest, że teraz nawet jak czas jest najwolniejszy, no to szybko ta cena dosyć spada. Także kiszonka. W Biogazomie także bliżej, nie tam w prawym górnym rogu na samym końcu mapy, gdzie sprzedaż Bel. Także właśnie teraz kiszoneczkę, proszę Państwa, ładujemy i przewozimy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, także pełna przyczepa. Nie wiem w sumie dlaczego robię to masajem. 305 koni, 50 parę na godzinę. Jest on najszybszy, nie jest on... Znaczy no jeden z najmocniejszych, aczkolwiek nie najszybszy ciągnik, nie? Nie wiem czy lepszy byłby tam 230 pa... 230 parokonny 5 chyba JCB, który może jechać szybciej, ale jest słabszy, nie? Ten tu jedzie tędy, a ja sobie jeszcze... A i w sumie też mogę tymi przecież również kiszonkę wozić. Halo. Myślałem, że może drugą przyczepę, ale przecież to mogę, tymi mogę też wozić. Co prawda mniej tu się zmieści. Dobra, kiszonka. 64 kostki jeszcze są. Także wyładujmy sobie 24. No, nawet jest za wiele bel. No bo tam limit jest przy trawa przy owcach. W również kołobory. Kołobory. Dobrze załadowałem te wszystkie? Znaczy 8 jest, a tam 8 było chyba, tak jeszcze, dobra. Myślałem, że coś tu jest nie tak. Dobra, w takim razie tymi też sobie sprzedamy, aczkolwiek mógłbym troszeczkę tego pracownika poszedł dalej. Bo teraz to... Już nie wiem, czy on nawet dojedzie tak daleko. Nie chcę wybrać, tylko chcę wsiąść do niego. Wsiąść do pojazdu. Kurczaczki. Tu wsiąść. Okej. Okay. Tamtemu co? Coś nie pykło. Albo za daleko go puściłem pewnie. Ajajaj. Dobra, zrobię cięcie, zobaczymy się za chwilę. W międzyczasie jeszcze możemy tutaj tego puścić i niech śmiga. Dwa rzutniki, no i z tamtej strony raz ja poprzeczniakiem i będzie ogarnięte. Tym razem lecimy na sprzedaż. Podjeżdżamy, wyładowujemy. No i fajnie. Prawie 50 tysięcy. Za to wysyłam go na farmę i bierzemy kolejnego. Standardowo nie można tu pracownika puścić jak się jeszcze składa, bo nie ogarnia. Dopiero jak już tu się zakończy składać, to można to zrobić. Teraz mi się chyba zbugowało, nawet musiałem odpiąć, dopiero się zużyło. Mogę sobie też tu podpiąć paszowóz i załadować kilka kostek z kiszonką tutaj przy oborze, po to, żeby też się tutaj zmniejszyła ich ilość i żeby się powiększył limit. Jeszcze jedną wciągnie. Wciągnie. Elegancko. Dobra, siadamy do kolejnego. Podjeżdżamy.
aczkolwiek nie ma tu opcji rozładunku z tej przyczepy. A to ciekawe. Tego się w sumie nie spodziewałem. Ciekawe, czy to jest jakiś bug, czy tak ma być. Dziwne, powiem wam. Nie mogę też tu kliknąć. Także wygląda, że z tej przyczepy nie można to sprzedać. No nie wiem, ciekawe. Tylko do magazynu zwieść. Być może tak to wygląda. Tak to ma działać. Także wracam do magazynu. Będziemy wwozić tamtą. Także dobrze, w sumie, że się aż tak nie rozpędziłem. Nie załadowałem też drugiej przyczepy, no bo... No coś to nie pykło. Ewidentnie. Niestety. Teraz, żeby się tu tylko nie... Aha, ale tu. Mi się gra zacięła. Nie mogę się ruszyć. Ale dobra, coś tam. Coś tam się udało. Dobra, także ładujemy. I widzimy się za chwilę. W międzyczasie odbiór oliwek. Wyślemy również ten rozsiewacz do sadu, aczkolwiek to już sobie poza odcinkiem nawiozę. Zastanawiałem się, czy w ten sposób się może nie da tej ksionki załadować, ale raczej nie. Także no wydaje mi się, że tamta przyczepa służy do palet, ewentualnie do złożenia kostek do magazynu. A sprzedawać się nią nie da niestety. Mam też ogólnie stresa, jeśli chodzi o robienie tych cięć, bo mogę sobie nie kliknąć i zakończyć odcinek. Także jakby się odcinek zakończył bez pożegnania, to wiecie, o co chodzi. To mi się kliko, nie trafiłem. Cięcie tylko, zakończenie nagrywania. Zbiornik jest pusty, czyli skończył się obornik. Za chwilę go tam jeszcze napełnimy. Tymczasem napełniam tego i wysyłam do biogazowni kolejną przyczepę. Kolejne pensje pracowników. Jak to pracodawca, trzeba płacić. Standardowo, nic nowego. Ok, tutaj nawet mu się w miarę udało dojechać. Aczkolwiek jakoś dziwnie, inaczej. Innym wjazdem. Ale spoko, podjeżdżamy, wyładowujemy. No i jeszcze parę przyczep. Oliwki znowu prawie pełne. I elegancko. Kolejny przychód, prawie 50 tysięcy. Prawie 49,5 tysiąca. Także czekam, aż się poskłada i wysyłamy go na farmę z powrotem. No jeśli chodzi o rozładunek tutaj, no to, to z tej przyczepy normalnie to działa. Kolejny podjazd po oliwki. To już nieco trudniejszy, bo tak się zatrzymał na tym krótszym przejeździe i mało wystaje. Także trzeba pod kątem. Nie wiem, czy przedostatni. To pewnie na ostatni przejazd jeszcze mu braknie miejsca, więc trzeba będzie jeszcze raz tam po trochę podjechać. Nawet się tędy zmieściłem, chciałem powiedzieć. Ale dobra, udało się. Także wyładowujemy i ładujemy. Wszystko rozmieścić. Teraz jakiś mam... Nie wiem, nie mogę się ruszyć. Coś mi się gra zadziała dziwnie. Kolejny raz przy tym wyjmowaniu beli. Także ładujemy i lecimy dalej. Tak samo tu ten obornik, który tu po lewej trzeba napełnić. Ten ciągnik sadowniczy, ile też paliwa spalił, nie? 37%. Nieźle. O, to ten obornik się akurat momentalnie napełnia. Chwila, moment i już. Ale też ma pojemność niecałe 5000 litrów. Niecałe 5000 litrów. Ze środka też tu fajnie wygląda to napełnianie. Ładowanie kostek. Ale to już wam też wielokrotnie pokazywałem. Elegancko. Dobra, sprzedajemy kolejną przyczepę. Fajna animacja, nie? Aczkolwiek tutaj teraz na samym dole. Oj, nie skoczyło, ale sprzedała się? Czy jedna się nie sprzedała?
Przydało się, wszystko dobra. Elegancko, oliwki znowu pełne. Także lecimy po kolejną szczepę. No to akurat na ostatnim przejeździe brakło. Przepodjechaliśmy dobrze. Elegancko. No i tu po prawej też śmiga z nawożeniem obornikiem ten pracownik. Tak to aktualnie wygląda. Także mi zostało jeszcze tu jeden przejazd. 13 rzędów naraz. Troszeczkę jestem wydajniejszy od niego, nie? Myślę, że tak. Aczkolwiek ciasno. No i ten zestaw na oliwki też jedzie. No i on tam też troszeczkę nawiózł. Czemu parę przejazd zostało. Dobra, oliwki również zebrane, także podjeżdżamy, wysypujemy resztę. Oczywiście, żeby nie było za szybko i za łatwo, to jeszcze nie to wyjąłem. Także teraz muszę jeszcze wszystko pozbierać i odstawić. Tam wrzucić z powrotem, odstawić tam te zestawiki. Dobra, wysypujemy resztę tych oliwek. Tam przy winogronach oczywiście musiało na jeden przejazd zabraknąć tego obornika. Słabo. No i spoko. To na razie chyba będzie czekać w szczepach. Przynajmniej tu podczas rozładunku się fajnie zapalają wszystkie światła robocze. Także dużo więcej widać z przodu i z tyłu. I jest elegancko. Ale się to zrobiłem bałagan. Podczas tego załadunku. Wszystko tak jest w kupie. Nie tak łatwo jakoś tu się przemieszczać, żeby nic nie zaczepić i załadować. To ładnie, nie? Ale jakoś to będzie. Myślę, że przedostatnia przyczepa. Ok, ostatnia i puszczamy go na biogazownię. No dobra, wyślemy go tu jeszcze. Bo ten obornik. Winogron to akurat nigdy za wiele. A obornika też mam sporo. Dobra, jeśli chodzi o kiszonkę, to tu są jeszcze 3. No i tu zostaje 19, czyli wyjmiemy sobie 11. No i zostanie w środku 8. I tu jeszcze będę miał pełną przyczepę jedną. Także spoko. Ok. Rozładunek. No i jeszcze jedna przyczepa. Także będzie prawie 800 tysięcy. Elegancko. Ok. Oliwki tutaj stawiamy. Zostawiamy w przyczepach i parkujemy tutaj. Śmiesznie, jak zostawił pracownik na środku ten zestaw. To tamten mały go omijał. Także to tu zostaje. Odjąłem ostatnią przyczepę i lecimy na sprzedaż. No i kończymy odcinek, bo już ponad 38 minut. Kurczę, leciało. Ok, ładujemy i sprzedajemy ostatnią przyczepę. I generalnie nie będę kończył odcinek. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podoba, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego razu. Także trzymajcie się i pa, pa. Dajcie znać też w komentarzu, czy podobał Wam się taki odcinek. Myślę, że był dużo bardziej treściwy. Dużo cięć robiłem, co rekordowo dużo. Nigdy wcześniej tyle nie robiłem. Także pomimo, że właśnie odcinek był dłuższy, był już 39 minut. Już 39 minut. No to generalnie myślę, że był bardzo treściwy. Udało mi się pogadać dużo więcej, niż bym właśnie tych cięć nie robił. Wtedy by wyszło, myślę, ze 2-3 odcinki dużo mniej ciekawe, nie? Także dajcie znać w komentarzu właśnie, czy Wam się podobało coś takiego. Ok, ostatnie kosteczki ładujemy i lecimy na biogazownię. Ok, tutaj też pracownik robi ostatni przejazd z nawożeniem. Zaczął śnieg w ogóle padać. Nieźle. Wyładowujemy. I tyle na dziś, także dzięki wielkie raz jeszcze. Do następnego razu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Prawie 40 minut, masakra. No i prawie 800 tysięcy. Na razie.